Witajcie moi drodzy. Dziś zapraszam Was na kontynuację dotyczącą mojej codziennej, aktualnej pielęgnacji. I dzisiaj opowiem Wam o wieczornej rutynie, czyli o krokach, które stosuję, o produktach, kuracjach. Dlatego przygotujcie sobie coś do picia, bo jest tego tutaj troszeczkę na moim łóżku i od razu zabieramy się za przegląd. Podstawą mojej codziennej wieczornej pielęgnacji jest oczywiście prawidłowo wykonany demakijaż i oczyszczenie skóry. Jestem posiadaczką cery mieszanej, dlatego też bardzo ważne jest dla mnie oczyszczenie w tej okolicy, czyli strefie T, oczyszczenie dokładne moich porów, ale też stosowanie takich kosmetyków, które nie będą podrażniały mojej skóry, a jak doskonale wiecie, jest ona dosyć wrażliwa. I produkt, po który sięgam regularnie już od kilku lat i nie wyobrażam sobie mojego demakijażu bez niego, to jest Clinique Take the Day Off, słynny balsam, według mnie najlepszy, radzi sobie z każdym produktem, z tuszem wodoodpornym, z mocno zastygającą pomadką. I słuchajcie, pierwszy krok, który wykonuję, to odrobinę tego masełka, balsamu, nakładam tutaj w okolicy moich oczu. Najpierw rozprowadzam na brwiach, potem bardzo delikatnie na powiekach, a następnie na rzęsach i takim ruchem do dołu ściągam, rozpuszczam po prostu ten tusz do rzęs, a następnie sięgam po zmoczony, wilgotny wacik i usuwam tutaj te wszystkie zabrudzenia. Następnie są usta, a na zakończenie jest cała moja twarz. I kiedy już rozprowadzę dokładnie ten balsam na podkładzie, na tym pudrze, na tym wszystkim, wtedy sięgam po takie oto ręczniczki jednorazowe, dobrze je moczę, wyciskam, a następnie ścieram, po prostu usuwam te wszystkie pozostałości. Powiem Wam, że te ręczniczki Tami, co prawda dla dzieci, ale naprawdę najlepsze z tych wszystkich, które przetestowałam, warto kupować na promocjach i one często pojawiają się na przykład w Lidlu albo w Biedronce. I powiem Wam, że ich jakość, bo to jest niby bawełna, jest naprawdę świetna. One się nie rwą pod wpływem wody, bardzo dobrze ściągają te nasze pozostałości na skórze. I powiem Wam również, że przetestowałam w ostatnim czasie bardzo dużą ilość takich właśnie chusteczek, ręczniczków, które są dostępne do demakijażu, na przykład w Rossmanie albo w Superfarm, i to jest zdecydowanie najlepsze. Także pierwszy krok w demakijażu to jest właśnie to. Drugi krok, bo to jeszcze nie jest koniec, to jest mycie z wodą. I nic tak nie usuwa zanieczyszczeń z naszej skóry, jak również wszystkich zabrudzeń i demakijażu, jak woda. I tutaj w tym kroku stosuję żel. Żel tonizujący do mycia twarzy od Bandy, z tej ostatniej, najnowszej serii ekologicznej, który ma naprawdę świetny, świetny skład. Bardzo delikatnie myję skórę i dodatkowo jeszcze doczyszczam tą moją skórę soniczną szczoteczką, ale używam ją tylko, słuchajcie, tutaj w tej okolicy, czyli w okolicy nosa, brody i na czole, tutaj w tym miejscu. Nie używam tej szczoteczki na całą twarz, na policzki, na szyję. Staram się po prostu zrezygnować z tego kroku, natomiast muszę sobie doczyścić tutaj właśnie te pory. Ten żel i szczoteczka soniczna sprawdzają się najlepiej. I na zakończenie demakijażu woda różana. Co prawda Wy nie widzicie tutaj naklejki, ale mogę Wam powiedzieć, że to jest woda różana z marki Yasumi. A przepięknie pachnie. I właśnie tą wodą spryskuję całą moją twarz, delikatnie ją osuszam. A jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że przy tym drugim kroku oczyszczania, czyli z wodą i z żelem, stosuję też ręczniczki. Ja mam takie ręczniczki do osuszania twarzy na każdy dzień. Nie osuszam mojej skóry twarzy dwa razy tym samym ręcznikiem, czyli na każdy wieczór jest jeden taki ręczniczek, osuszenie i później on idzie do prania. Polecam Wam tę metodę. Oczywiście najlepiej sprawdzają się tutaj jednorazowe ręczniki, no ale szczerze, chyba jednak przyjemniejsze są takie ręczniki. Poza tym mało kto z nas, kobiet, używa ręczniki jednorazowe, papierowe w pielęgnacji, ale nie ukrywam, że jest to najlepsze rozwiązanie. Także o, ręczniczki, mycie twarzy z wodą i tonizacja. Taki demakijaż gości u mnie codziennie.
tak jak już wspomniałam, nie ma przebacz, demakijaż to jest najważniejszy krok w naszej codziennej pielęgnacji, bez względu na wiek, bez względu na rodzaj skóry. I teraz przechodzimy do pielęgnacji. Co robię? Dwa razy w tygodniu sięgam po peeling kawitacyjny. Już Wam wielokrotnie o nim wspominałam. To jest akurat urządzenie marki Yasumi, które sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Wykonuję taki peeling kawitacyjny, po którym znów tonizuję skórę przy pomocy tej wody różanej, a następnie nakładam serum, ampułkę z Bandi, która posiada w składzie retinol. I to jest moja kuracja jesienna. Zaczynam od tego niższego stężenia retinolu i stopniowo przechodzę do wyższego. Tutaj akurat w tej ampułce mamy 0,4% czystego retinolu, ale również witaminę C. Ja już jestem zaprawiona w bojach, w sumie to moja skóra już jest zaprawiona i raczej łagodnie reaguje na retinol. Mimo wszystko zawsze zaczynam od tego mniejszego stężenia, a później stopniowo przechodzę do wyższego. Także dla mnie ta ampułka jest najlepsza i regularnie do niej wracam, jeżeli chodzi właśnie o porę jesienną. Także dwa razy w tygodniu po kawitacji nakładam tę oto ampułkę. Jeszcze tutaj dodam, że ona ma konsystencję taką oleistą, dosyć gęstą, więc nie nakładam już po niej żadnego innego kosmetyku, bo ona bardzo pomału wchłania się w moją skórę, a jak wspomniałam wcześniej, mam cerę mieszaną, więc nie chcę też dodatkowo jej obciążać wieczorową porą, wystarczy mi taka ampułka i pod oczy nakładam z tej samej serii krem również z retinolem. To jest ta seria anti-aging, bardzo fajny krem, bardzo gęsta konsystencja, nakładam go dosyć grubą warstwą i to robię dwa razy w tygodniu. Na następny wieczór po kuracji z retinolem stosuję inny krok. Tutaj wprowadzam po demakijażu masełko pod oczy, krem pod oczy marki Mondunik, o którym już Wam wspominałam w porannej pielęgnacji, bo on bardzo fajnie działa odżywczo, regenerująco i nawilżająco, a na noc stosuję moją ukochaną kurację znów z Bandi, wiem, natomiast to są takie kosmetyki, do których ja wracam regularnie i które przewijają się notorycznie w moich filmach, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ja naprawdę je uwielbiam i po prostu widzę rezultaty, kiedy je stosuję. Także stosuję kurację naprawczą, nawilżającą, która ma w składzie estry cholesterolu i ektoinę. To jest świetny, świetny preparat i on bardzo dobrze też, słuchajcie, odżywia skórę właśnie po takich kuracjach z retinolem czy z kwasami. Warto go mieć w swojej pielęgnacji. Jeśli teraz na przykład Wy zaczęliście kurację z kwasami, to pomyślcie o tym, żeby wprowadzić do tej pielęgnacji też takie kosmetyki, które dodatkowo będą odżywiały, nawadniały, nawilżały i odbudowywały Wasz hydrolipidowy płaszcz. To jest bardzo, bardzo ważne. I ta właśnie maseczka sprawdza się świetnie, także dwa razy w tygodniu po wieczornej kuracji z retinolem stosuję właśnie ten oto produkt na noc. Idziemy dalej. Jak widzicie, moja pielęgnacja wieczorna w okresie jesienno-zimowym jest, można by powiedzieć, bardzo dobrze ułożona, bo zdradziłam Wam już 4 dni w tygodniu, czyli dwa razy kuracja z retinolem i dwa razy kuracja odżywcza, nawilżająca i regenerująca na noc. Następne dwa dni, czyli po tej kuracji odżywczej i nawilżającej, robię coś innego. I uwaga, po oczyszczeniu mojej skóry sięgam po serum. Tutaj akurat już widzicie resztkę serum z witaminą C Bandi. Jak tylko mi się skończy, to wracam z powrotem do mojego ukochanego serum marki Estée Lauder, bez którego nie ma mojej wieczornej pielęgnacji i ono gości u mnie przez cały rok. Ale uwaga, na tym oto serum, czy też niedługo na serum marki Estée Lauder, wykonuję masaż przy użyciu takiego oto urządzenia. To jest taki masażer, który jest z marki Mondunik. Jak możecie zauważyć, mam nadzieję, że się nie odbija. O, dosyć ciężki i on bardzo fajnie
nie tylko masuje skórę, ale ją też tak jakby podciąga i ujędrnia. Nie jestem w stanie Wam tego dokładnie przedstawić w filmiku, bo to trzeba poczuć na skórze. Kiedy wykonujemy ten ruch w ten sposób na przykład, albo tutaj na naszej skórze, to czujemy, że masażer delikatnie nam tą skórę łapie i ją też podciąga. Ważne jest natomiast, żeby stosować go na jakimś kosmetyku, który będzie miał taki delikatny poślizg, żeby to działanie było nie takie zbytnio agresywne, podciągające, ściągające tą skórę, więc ja sobie właśnie stosuję go na ten serum z Bandy, a już za chwilę będę stosować na serum z marki Estée Lauder. Oczywiście przetestowałam wcześniej, czy masażer się dobrze na nim sprawdzi, także mogę tutaj potwierdzić, że tak. I tym masażerem wykonuję takie ruchy, zaczynając od mojej szyi. Najpierw masuję szyję do góry. Następnie podbródek i żeby to zrobić, muszę mocno odchylić głowę do góry. I wykonuję takie ruchy. Kolejny ruch to żuchwa. W ten sposób, z każdej strony. Następnie policzki. I tutaj też wykonuję taki ruch podciągający do góry, okolica ust. I zostaje mi czoło, podciąganie go tutaj do góry, również przy tych moich powiekach. O, i słuchajcie, to jest w ogóle super gadżet. Za jakiś czas wypowiem się więcej na jego temat na moim blogu i zdradzę Wam później, czy rzeczywiście on daje takie efekty, o jakich mówi nam, o jakie obiecuje nam producent. Ale tak jak wspominałam, dwa razy w tygodniu właśnie teraz go stosuję. I zobaczymy za jakiś czas, jak to wszystko się sprawdzi. Natomiast muszę Wam tutaj również powiedzieć, że stosując ten masażer, zauważyłam, że każdy produkt, który nałożę przed nim, czyli na przykład serum z witaminą C, albo też jak przetestowałam sobie na tym serum, one szybciej mi się wchłaniają. Więc dodatkowo po zakończeniu takiego masażu dokładam sobie jeszcze odrobinkę, dosłownie kropelkę serum na całą twarz i nic już więcej nie kładę. No i oczywiście uzupełnieniem jest pielęgnacja wokół oczu i tutaj znowu pojawia się krem pod oczy marki Mondunik. Ostatni dzień w tygodniu, czyli ten siódmy dzień, to już jest taki odpoczynek troszeczkę dla mojej skóry. Nie robię żadnych inwazyjnych zabiegów, nie robię, też nie nakładam jakichś silnych substancji na moją skórę, a po demakijażu, po stonizowaniu skóry robię sobie po prostu małe przyjemności. Najpierw kompres na moje oczy, który uwielbiam i też gorąco Wam polecam, marki Yasumi, a później maseczka. Są to najczęściej maseczki w płacie, co prawda już mi się kończą, zostało mi tutaj akurat, tak jak widzicie, 3 opakowania maseczek, natomiast ja w okresie jesienno-zimowym jakoś specjalnie nie przepadam za maskami w płacie, bo one też mają takie działanie lekko chłodzące. Na pewno zauważyłyście, stosując właśnie te oto preparaty i właśnie jesienią, zimą najczęściej wracam do takich masek kremowych, z którymi mogę sobie posiedzieć nieco dłużej, ale nie ukrywam, że czasami mam ochotę na maskę w płacie i właśnie ten siódmy dzień w tygodniu to jest dla mnie taki odpoczynek. Nakładam kompres, nakładam maseczkę, później zdejmuję maseczkę i nic już absolutnie na moją skórę nie nakładam. Ani kremu pod oczy, ani jakiegoś dodatkowego preparatu nawilżającego. Po prostu daję mojej skórze taki czas na odpoczynek, ten jeden wieczór w tygodniu, kiedy ona może sobie odpocząć. W związku z tym, że w tym momencie zaczęłam stosować retinol, odstawiłam również domowy zabieg z dermapenem, o który bardzo często mnie pytacie, ponieważ nie mogę działać zbyt agresywnie na moją skórę wrażliwą. Więc w momencie, kiedy stosuję retinol, odstawiam dermapen, ale do niego wrócę za jakiś czas, ponieważ kurację z retinolem stosujemy przez 3 miesiące, także w tym okresie zimowym na pewno do niego wrócę. Szykuję również dla Was film, w którym opowiem o moich doświadczeniach z dermapenem, o stosowaniu go w domu, o preparatach, które dodatkowo używam właśnie przy tym zabiegu, także czekajcie cierpliwie, taki film również pojawi się na moim kanale. Kochani, mam nadzieję, że dobrnęliście ze mną do końca. Teraz wiecie, jak wygląda moja aktualna jesienna pielęgnacja i tak też będzie wyglądała w najbliższym czasie. Myślę, że nie będę nic w niej zmieniać, tym bardziej testować żadnych nowych kosmetyków, chociaż
Myślę o wprowadzeniu jeszcze jednego lub dwóch kremów pod oczy, żeby przetestować, zobaczyć jak działają, ale na razie Wam nic więcej nie zdradzę, dowiecie się w swoim czasie. W każdym razie chciałabym Was zaprosić również na mój blog, bo tam znajduje się cała seria dotycząca kwasów, jak również retinolu. Jeśli w tej chwili myślicie o tym, żeby wprowadzić jakieś substancje aktywne, mocniejsze do Waszej pielęgnacji, czy na przykład myślicie o tym, żeby zastosować kwasy, czy też retinol, to bardzo serdecznie zapraszam Was właśnie na mój blog, bo tam jest cała seria postów, jak dobrać odpowiedni kwas, jakie kosmetyki z retinolem polecam, jakie w ogóle są dostępne kwasy, które bardzo fajnie działają, czy też na co uważać w pielęgnacji z retinolem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film, za Waszą uwagę i cierpliwość. Zapraszam do kolejnych publikacji, a najważniejsze linki znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa!